I bardzo serdecznie jestem Ferytus, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta 1.64 na modach. Generalnie, jeśli nie oglądałeś poprzedniej części tego odcinka, to koniecznie ją obejrz. Ponieważ w tej części odcinka będziesz troszeczkę zmieszany, nie będziesz widział generalnie, co się dzieje, że tak powiem. W poprzedniej części zastanawiałem się nad wyborem save'u. Usunąłem moda Biomes of Plenty i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Generalnie tworzymy sobie świat. Tutaj Old World Generation jednak spasuje, spróbuję na defaulcie. Zobaczymy, jaki się świat wygeneruje. Mam nadzieję, oczywiście tutaj, żeby ekipy inwentory włączam, cheaty. Zobaczymy, dajemy szansę, zobaczymy, jaki świat się stworzy. Generalnie jakbym wybrał default i nie usuwał po prostu Biome on Plenty, to i tak by się tam nic nie wygenerowało. Ale na wszelki wypadek, spróbujemy tak. Jeszcze jest opcja, spróbuję na defaulcie i jeszcze jest opcja, jeśli wybiorę na generowanie światów na 1.7.3 plus Vanilla plus mody i usunąłem teraz Biomes of Plenty, to nie powinno się wygenerować już nie powinno się już wygenerować te biomy, więc popróbujemy coś takiego. Nie widziałem komentarzy pod poprzednią częścią, dlatego nie wiem, jak zareagowaliście na zmianę światu. Dopiero w następnym odcinku będę te wszystkie komentarze zbiorę. Rozpiliśmy się w wodzie. Laguje generalnie, ale są moby z modyfikacji, którą niedawno dodałem. Jest plus, tylko że jest woda. No właśnie, woda. I jest jakiś biom. Patrzmy tylko tak na chwilę. Wydaje mi się, że zrobię jeszcze... O, fajne drzewka. Wydaje mi się, że stworzę jeszcze... woda w sumie, to tam za dużo jej nie ma. Chociaż w sumie... zobaczmy jeszcze drzewka. Co za drzewka, tak z ciekawości czystej. Co za drzewka? Serio? What the fuck? Co to za biom? Magical Forest. A wiecie co? Po prostu robimy to, co powiedziałem przed chwilą. Usunę go. Nawet fajny świat, ale no dobra. Survival. Tutaj Old World Generation. Generalnie chciałem dodać moda Better World Generation, jednakże dowiedziałem się, że Old World Generation jest zastępstwem dla niego. Beta 1.7.3 i tutaj Vanilla plus mods. Powinno teraz zadziałać, bez Biomes of Plenty. Tutaj, żeby keep inventory włączyć. Coś jeszcze, żeby nic nie zepsuć. Dobrze. I zobaczymy, jaki ten świat będzie. Tak, obciąłem się, zapomniałem to powiedzieć w pierwszej części. Ach, jak czuję ten w ogóle wiatr, jak tutaj muska moją twarz. O, jakiś struś tutaj, coś. A nie, to słonie. Fajny struś. Dobra, no, przebiegnijmy się. Może ta zima się skończy. No zima... Chciałem świerki, w którymś odcinku to mam. Nie no, zima lepsza niż ciągła woda. No. A co to jest? Co to jest, Ferytus? Powiedz mi, że to nie jest woda. Nie, no dobra, tu jest jakieś jeziorko. Może to nie jest. Ale przebiegnijmy się kawałek. What? Co to za świat? Ja pierdziele. Wiecie co? Spróbujmy w takim razie jeszcze coś. Myślę, że już kolejny odcinek ja już wszystko sam ogarnę na tyle dobrze, że już będziemy już grać na takim save'ie prawilnym, którym będziemy już grać do końca serii. Może 1-2, a da się to ustawić snowboard, a tutaj in-dev. A, tu są, dobra, to już wiem. In-dev to ja grałem. I in-dev też grałem. Fajny wers. Ten, fajne wspomnienia. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Cheaty tylko dlatego, wiecie. A tutaj jest customizer. A nie. Się to kliknąłem, przepraszam. Ja myślałem, że to było tu. Znałem, że coś nie zauważyłem. Dobra, wszystko jest ok. Drugi save i tworzymy. Zobaczymy tym razem, jaki save się zrobi. Bo ten ta zima to tak się źle zapowiadało, że będzie wszędzie zima. Przepraszam za ten takie odcinki. Co? 1.7.3 jest jakiś zjebany, czy co? No, trochę to takie dziwne jest, nie uważacie? Inny świat, czy znaczy inny biom, bo jakoś zielono tutaj. Jest szansa na jakieś inne coś. Dżungla. O, super totem. Ale chwila, my to możemy przerobić na tego. Ano. Czy na piwnicę. Wiecie co?
Jeszcze bym raz wygenerował. Dajmy szansę, dajmy szansę. Taka fajna nam tu dogrywa. Więc źle nie jest. Let's play drugi save. Bam, 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 bam. A może vanilla po prostu? Nie, no dobra. Zróbmy tak. Chcę, żeby mi się tutaj też moby generowały z moda. To jest dosyć interesujące. Jakby się te one nie pojawiały, to by było dosyć słabo. Może po prostu na defaulcie spróbujemy, zobaczymy. Jednakże 1.7.3. Właśnie miałem pogadać o wspomnieniach w poprzedniej części. Przepraszam, że to... What the fuck? Co jest z tą zimą? Dobra, no to próbujemy... Bez moc, bez moc. Może to jednak coś działa. Że wtedy się... Kurde, no... To jest grane. Upieczę coś. Ach, let's play. Miałem skopiowane, tylko mi się to... Tylko mi się to nie ten... Drugi save. Okej. Okay. Się trzy, może vanilla po prostu. Okej, okay, bez bonus chestu, bo nie chcę sobie ułatwiać zbytnio. I spróbujmy tak. Jeśli w tej części odcinka nic nie wyjdzie, to będę was prosił o pomoc. O, i są moby, są moby. Nie no, gramy na tym już. Jest zima, no nie. Ale zima będzie, chyba to mam po prostu pecha wyjątkowego do tej zimy. No nie wiem, zobaczmy, pochodźmy tutaj trochę. Co to tutaj? Gdzie to tutaj po lewej? Co to tu jest? Nie. Co ja w ogóle mam za... What the fuck? O co chodzi? Tak szczerze. Coś się złego dzieje, tak powiedziawszy. Że... Nie wiem, co to mnie będzie wkurzać, ale o co tu chodzi? Nie wiem. Nawet mówię na save'ach. No może coś Minecraftem jest nie tak. Łapię ten tytuł, bo już to nie było. Fajnie działało. Pięknie. Super chwila. Dark Bions. Unblock Generation. Może Dark Bions albo Default. Spróbujmy Default. Może jakiegoś w ogóle Ida powinien wpisać jakieś nasiona? Nie wiem. Liczmy na łód szczęścia. Chciałem pogadać w żadnej części o 1.7.3. Nie jest Minecrafta. Minecrafta zacząłem od wersji beta 1 grać, a na przełomie alfy i bety. No dobra, ten świat jest chyba okej. Okay. Na razie jest fajny. Dobra, pograjmy na nim trochę. Wydaje mi się, że to będzie już ten świat. Będzie świątynie. Nie no, to musi być ten świat, bo tutaj tak, będziemy grać na nim, zobaczycie. Ja tylko, że już łapka mi się zbugowała, widzę. Nie widzę łapki. O, jest. O, shadery to naprawiają. Śmieszne. Seusy czy te? Są chyba lepsze. O, widzicie? Lidery naprawiają. A, w sumie już nie. Aha, już czymś bije dziwnym, widzicie? What the fuck? Dobra, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Ale nie wiem. Dobra, mniejsza. Ja generalnie... O, jaki misiek! Halo! Zbrodnia. Generalnie w Minecrafta zacząłem grać od przełomu bety i alfy. I tak się to zaczęło. I... Grałem sobie właśnie, tak, grałem sobie, jakoś mnie ta gra nie przekonywała do siebie. Aż tu nagle wyszły mody do tej gry. Zacząłem się tym bardziej interesować, zacząłem oglądać więcej YouTube'a, gdzieś do kanału, między innymi co to jest gier. I generalnie coraz więcej YouTuberów zacząłem oglądać i coraz więcej się interesowałem tą grą. I modami. I mody mnie przyciągnęły do tej gry najbardziej. Co powiem, od 1.7.3 zacząłem nagrywać, to takie filmy, wiecie, byłem młodszy o wiele, skrypcji miałem 100 coś, młodszy byłem, zielony kurczak, byłem młodszy i jakby to powiedzieć, te filmy były gorsze, jakościowo i tak dalej, głos miałem inny oczywiście. No i, ale to nie chodzi o to, chodzi o ten smak, o ten fajne uczucie, taką nostalgię tej wersji 1.7.3 czuję. Bo grałem na tych takich modyfikacjach, między innymi Castle Defenders, które, znaczy Castle Defenders, nie wiem, to co tutaj dodałem do tej, do tego, do tej, do, no, do tej paczki. Niestety modyfikacja taka główna z tamtej serii nie jest już aktualizowana i jest troszeczkę smutek i żal, aczkolwiek no co zrobić, nic zrobić.
mogę, bo to twórca sobie chyba olał, tak przynajmniej ostatnio, dawno już w sumie sprawdzałem, ale wielokrotnie sprawdzałem po odstępach czasów, już twórca nie aktualizuje modów. Tak samo nie jest dużo w ogóle modów, które są starsze, nie mają swoich jeszcze, tak powiem, odpowiedni, odpo... jakby, jakby swoich po prostu wersji na następne wersje Minecrafta, no tak to powiem. Chciałem to inaczej wybrać słowa, ale dobra, wybrać słowa, mniejsza. Może owce sobie zabijemy, bo będę potrzebował na wełnę, więc i tak potrzebuję zabić. A, i generalnie... niestety tych modów już nie ma, no ale cóż, tylko chociaż niektóre zostały do tych nowych wersji aktualizowane. No i co, czuję taką po prostu wewnętrzną nostalgię do tych czasów. Ponieważ to były jakby najlepsze czasy, w które grałem w Minecrafta i modów. To mnie tak ciekawiło i w ogóle. Niestety już kanału tego na YouTubie nie ma. To fuck, jakie tutaj... Co się stało? Nadużywam sobie, what the fuck. A, dobra, tam jest las, dobra. Tak wyglądał jakby taki rządek. Trochę tak creepy. Trochę. Trochę bardzo. Trochę mniejsza. Dobra, jakaś pustynia. Może być lepsze to niż ciągła woda. Dlatego między innymi zmieniłem save'a, jakby ktoś nie wiedział i nie oglądał poprzedniej części. Lecz zachęcam, żeby wiedział mniej więcej, co się dzieje. Więc czuję taką fajną... Dobra, myślę, że na tym save'ie zostaniemy. Znaczy, prawdopodobnie, jeśli jeszcze poczytam komentarze, może będziecie mieć jakieś pomysły lepsze. I może jeszcze jakieś tutaj fajne generatory światów. Więc może spróbujemy coś, jeszcze spróbuję coś od was. Generalnie jak nic mi tam nie polecicie, to po prostu zostanę prawdopodobnie przy tym świecie, bo jest nawet fajny. Lub może jeszcze zmienię i dodam jakieś mody na, załóżmy, na dungeony. Też możecie mi pisać, czy chcecie to. Jak nie, no to po prostu zostanę na tym świecie, bo jest fajny. Albo po prostu seeda macie jak coś. Zrobię screenshota tego seeda. Generalnie jak na przykład bym zmienił jeszcze, jakbym dodał jeszcze modyfikacje na dungeony, to po prostu dodał modyfikacje na dungeony, to po prostu bym przepisał seeda i ten sam świat, tylko że z dungeona nie by był. Więc piszcie mi co chcecie, przepraszam za takie zamieszanie. No ale cóż zrobić? Tak wyszło, nie chciałem na tym świecie grać, już się tłumaczyłem w pierwszej części, dlatego jeśli ktoś chce i dokładnie czemu zmieniłem świat, no to zapraszam do obejrzenia poprzedniej części odcinka. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ten odcinek też będzie krótki, bo dzisiaj dwa odcinki, właśnie części, że tak powiem, odcinka. Zobaczcie, what the fuck, jak ja wyglądam. Może ktoś zna sposób, jak to naprawić. Tak samo niektóre moby też tak wyglądają dziwnie, jak te kury na przykład. Więc, o, zima. Ale dobra, to już nie jest takie złe. Także, może ktoś zna ten sposób. What the fuck? Rzeczy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Niestety moby się nie respią z pewnej modyfikacji. To jest też dziwne. W każdym razie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, pa pa. Piszcie rady i tak dalej w komentarzach, proszę. Cześć.